W oczekiwaniu na wylewki przygotowujemy sobie płytę posadzkę w garażu. Zbroimy sobie ją. Mamy kleszcze. Przygotowujemy sobie drut wiązałkowy i będziemy wiązać. Zaczynamy. Mamy przygotowany taki pęczek drutu. Ja to robię tak, że nabijam na deskę dwa gwoździe, zawijam pętle i potem rozcinam. Mam takie gotowe. No i potem normalnie sobie to wiążę ręcznie, dowiązuję kleszczami. Tak to wygląda. Posadzkę mam zazbrojoną. Tak to wygląda. Trochę roboty i wiązania przy tym jest. Siatka jest z prętów I-12 i I-8. Oczko wychodzi koło 30 cm. Czekamy na wylewki.